A! Nie chce mi przeskoczyć. Dobra, skaczę. Kabanosku, profesjonalny streamer. Jeez! Czego ty się pewnie spodziewasz? Wezmę sobie creative, ale z cheatami. Bo chcę pokazać, że ten mod jest w sumie całkiem ciekawy. Teraz już wam tak zaprezentuję go na żywo, bo... No, powiedzmy namacalnie. Bo miałem to zrobić już jakiś czas temu. Tak, mam jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Czyli SCP-999, co jest w ogóle cudne. Ale co jakiś czas na mapie spawnują się po prostu placówki SCP, do których można wejść. One wyglądają praktycznie to samo, tak samo i są dość nudne. Ale są godne zobaczenia. Goddammit, nie mogę znaleźć żadnej spawnowanej placówki. Graj na hardcore i spawnowanie witerów za donate. O Boże, to by było ciekawe, ale nie. Bo to jest overkill. I mam w planach, żeby po prostu zrobić serię survival na tym modzie i żeby grać według zasad. Zasady będą tak, o, to jest placówka na przykład, która zespawnowała się całkiem śmiesznie, wam przyznam. Pokażę wam, jak wyglądają te typowe placówki. W ogóle te drzwi są kozackie, jakby to wszystko można wykraftować na survivalu, ale na początku trzeba wykraftować dokumenty, a żeby wykraftować dokumenty, trzeba zrobić dokument crafter, który nie wiem, jak się robi. Można zespawnować klasę D, można zrobić jakieś tabliczki, Edermele się zespawnowały, to nie są SCP jeszcze. Swoją drogą, SCP-4335, czyli SCP, który siedzi w Minecrafcie. Tamtą mapę trzeba też poeksplorować. Night Vision Goggles. Mogę sobie włączyć Night Vision naciskając N. I mam je ubrane. O, pająki. To są SCP-538, z tego co widzę. Zaraz sobie pospawnujemy jakieś inne przechowalnie SCP, bo one są o wiele ciekawsze. Jakby tu jest bardzo dużo takich mało popularnych SCP z pierwszej serii. I to jest cool, to mi się bardzo podoba. Ale jest 939, to jest w ogóle cudne. Mają 939 tutaj. Boom, bitch. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Mamy jakieś rury. To jest w ogóle takie cudowne, że mam wrażenie, że jak ja zacznę serię z Minecrafta SCP, to ja po prostu tego nie skończę, bo ten mod jest po prostu taki ogromny i można z nim zrobić tak dużo rzeczy. Jakby trzeba wchodzić do tych placówek, bo w nich są miejsca, o właśnie takie, do których można włożyć papier. On wtedy nam daje dokumenty SCP, puste chyba, i z nich można zrobić pełne dokumenty SCP. A co robią pełne dokumenty SCP? Zaraz wam pokażę. Tylko stąd wejdę. A! Wybierzcie jakiś SCP. Widzę, że dwa głosy na 106. Trzy głosy na 106, więc bierzemy 106 na początku. The old man. Nawet jak już zespawnujemy daną sekcję, to i tak będziemy potrzebować karty. Chyba, że ją po prostu rozwalimy, to wtedy na luzie. Ale jak już na survivalu będziemy grać, to będziemy dostawać jakby te dokumenty za jakieś... Nie wiem, zrobię sobie jakieś wyzwania. I po prostu powiem, że jak zrobię jakieś wyzwanie, to wtedy dostanę jakąś kartę, albo będę mógł ją zrobić, będę mógł cheatować sobie jakieś dokumenty, bo nie chcę, żebyście czekali, bo okropnie długo zajęłoby zrobienie danego dokumentu. Mamy całą klatkę, która jest odwzorowana bardzo podobnie do Containment Bridge, ale zachowuje sens całego raportu, bo w raporcie jest napisane, że są mrugające światła, które dozorientują 106. I one tutaj są. W sensie one są zepsute niby, ale ja się łudzę, że tutaj chodzi o to, że autor po prostu chciał, wiecie, zrobić mi te mrugające światła. O. Bij się ze mną, ciulu. Chodź tutaj. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz, frajer jesteś, byłam creative'a. Tak, Minecraft to jest mój sposób na odstresowanie się po Containment Bridge, gdzie nie mogę włączyć Creative Mode. Co teraz? 999. 999 jest w tych dodatkowych, bo musiałem sobie pobrać specjalnie dodatkowy mod, który poszerzał to. Woman. Kobieta. Kobieto, chodź, kobiety nie istnieją, pamiętajcie, dzieci. SCP-2316. Tego niestety nie ma. Ale za to jest, mamy tu jeziorko i nie rozpoznaje ciał w wodzie. Wait. Nie rozpoznaje klasy D w wodzie. Oni też w ogóle wyglądają cool. Jakby są różnorodni, są poprawni politycznie i wyglądają świetnie. Jakby z pomocą tego moda można zrobić naprawdę dużo. Tak. Feminiści. Nie wiem co mówię. O. Czy wy go słyszycie? Czy wy słyszycie jak urocze rozmowy? W ogóle chyba w... Jaki on jest uroczy! No depression on my watch. O, that's cute. O, i nawet ma pokój zabaw. I on będzie łaził za tobą. Tak, ja chcę. Aha! Mogę go wziąć w taki sposób! Chodź tutaj! Level 1 card. Chodź tutaj! Mogę go wziąć na spacer, to jest uroczy. Aaaa! That's fucking cute. Chodź tutaj, chodź. No, chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź. Chodź ty, mało śmieciu! Okej. Okay. Ja, jest uroczy! Aaaa, cute.
Czy jak go upuszczę, to on zdechnie. O, spadaj. Zdechł! Nie! Jestem złym człowiekiem, przepraszam. O, co to? Tego jeszcze nie widziałem. Okej, okay, nie chciałem tego widzieć chyba. To jest lekarz plagi. Czemu? Czemu takie budowle się spawnują? Okej, okay, dobra. Przepraszam? Muszę włączyć inną muzykę. Muszę włączyć bardziej klimatyczną muzykę. Chodź tutaj. Tak. Cześć, 049. Tak. To jest twoje łóżko. 049 to kobieta. Okej, okay, odsuń się. Odwróć się. Nie chcę na ciebie patrzeć. Okej, okay, a teraz spieprzam. Uciekam z tej randki. Nigdy nie chciałem na niej być. Okej, okay, zamknęło się. Uff. Teraz jak najszybciej uciec. Żeby mnie nie gonił, że nie wiem, że jest w ciąży, bo ma 049 i odpod brzuchem. Nie. Pod sercem, przepraszam. Tak, 049. Tak naprawdę ja jestem ojcem 049 i od... Co się stało? Cała placówka SCP się nagle zespawnowała! To się stało! Czy 049 to feministka? Jestem pewien, że tak. Mój kanon, SCP-049 to kobieta, jest feministką. O, myszo, jeleń! Najmniejszy przeżuwacz świata, myszo, jeleń! Okej, okay, lecimy. Mokso, chodź ty mały śmieciu. A, jest uroczy! Piękne zdanie. No to jest najpiękniejsze zdanie, jakie istnieje. Okej, okay, 811. Uwielbiam 811. 811 to jest chyba jeden z moich ulubionych humanoidalnych SCP. Tu można ją ładnie obserwować. Znaczy, gówno widzimy, a nie obserwujemy, więc... To jest nasza kochana... Bogienno-bobko. Bogienno-bobo. Myszo, jeleń! Zmutowany pierdolnięcie, myszo, jeleń! Bagienna waifu. Nie, naprawdę nie chciałbyś jako bagiennej waifu. Jakby ona ma taki brzuch wydęty, bo ona nie umie trawić jedzenia. Więc jakby to wszystko siedzi w jej brzuchu. 049? Tak, jak najbardziej. Ale 811? Nie, nie mam mowy. W sumie chcę nieśmiałka, bo chcę nieśmiałka na smyczy. Tylko i wyłącznie dlatego. Czy on to założy? Założysz to? Proszę. On się ode mnie odwraca. Fuck, dobra, muszę to sam wziąć. Trzymaj. O nie! O nie. Bo to jest w sumie śmieszne. Jak ja to założę, patrzcie, jak to kozacko będzie wyglądać. Zakładam. Respawnuje się. I mamy zombie. Nikt się nie obrazi, jeżeli zrobię tą placówkę na drzewie, nie? Coś się komuś wylało, ale nie będziemy na to zwracać uwagi. Parę osób się pytało wcześniej, co sądzisz o Gplayu? To sądzę to, że użył tego moda. I to jest na pewno to zrobił. Jakby on tutaj wstawił po prostu dużo SCP i przeleciał się nad tym i takie witamy w placówce SCP. Przepraszam, w muzeum SCP. To było, o Boże, jaki to był cringe. Oła! Jakby ja tego nie potrafiłem obejrzeć, ale musiałem to obejrzeć. Pio, ręcznie usunięto SCP-049, tak było. Zephyrus, pozdrawiam ciebie, Pio. Miłego wieczorku, dziękuję bardzo. I miłego wieczorku tobie również. Jakby, będzie miłe, bo mam obok siebie jeszcze Principolo do zjedzenia, który mam od samego początku streamu i nie zjadłem go. Czajcie, nie zjadłem tego Principolo od samego początku streamu. W ogóle mój film z SCP-354 jest nagrany przez Huberta Moszkę, bo to jest w ogóle śmieszny fakt, o którym możecie nie wiedzieć. Okej, to jest kozackie. Kozacki dinozor. I like it. Hubert do mnie napisał, ej, nagrywamy SCP i po prostu wysłał mi audio do SCP-354. Nie miałem wyboru, po prostu takie okej, okay, dobra, no to w takim razie nagrywamy SCP-354. To nie miałem wyboru. To jest creepy gówno. I ostatnia instancja to Terminator. Autentycznie. Jakby, pamiętam akurat tą kwestię, pamiętam, że żołnierze byli jak ej, dobra, z tego jeziora wyszedł jebany Terminator. I czemu nie? Okej, okay, mamy Terminatora, cool. Okej, wiem co zrobimy. Nie musicie na to patrzeć, ale ja bardzo chcę to zrobić. One nie wiedzą, one jeszcze nie wiedzą. O, to jest w ogóle cute! To jest cute! Wiem co zespawnujemy. Ja w ogóle mam bardzo trudno mi się skupić na wszystkim, bo cały czas zmieniam temat. Zemro, patrzcie na tych spokojnych villagerów. Jak gdyby nigdy nic. Pracują sobie nad wioską, zbierają plony. Ale nie wiedzą. Nie wiedzą, moi drodzy. To miało się skończyć. To miało się niedługo skończyć. Do boju! Klepcie się! Klep ich. Bi.
Okej, 049 to baba. On jest pacyfistą, w sumie szanuję. Okej, teraz ty. Bij się z nimi. Nie z nim, z nimi. Oni nie chcą się bić. Terminatorze. Okej, to kompletnie... SCP ze mną nie współpracują ostatnio. Okej, wiecie co, ja nie muszę spawnować tutaj żadnych SCP, ani żadnych agresywnych obiektów. Oni się sami zabiją. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się wydarzyło. Okej, on zginie zaraz. Ten debil zaraz zginie. To idź tam, pomóż mu. Ej, dobra, on żyje. One próbują to ugasić, ale im nie idzie. Zginął! Umarł! Przykra sytuacja. Jakby oni na wyjebce kompletnie nie ogarniają, co się dzieje. Nie! Ty też? Nie sądziłem, że jesteś taki głupi. Oni nie grzeszą inteligencją. Tyle powiem. Znajdziemy inną. Okej. Ten domek mnie śledzi. Muszę się z nim skonfrontować. Znaczy z nią. Słuchaj. Sprawa jest prosta. Ty i ja. To nie wyjdzie po prostu. Nie. Jakby... Wiem, że ty i doktor Ham macie już 049J i nie chcę się naprawdę do tego dokładać. To by było przykre. Okej? Okay, rozumiemy się? Idź na wolność! Okej, okay, jesteś wolna. Możesz uciec. Uciekaj. Biegnij. Tam. Biegnij. Pomogę ci. Posunę cię. Okej? Okay? Nie patrzcie na to. To jest zbyt upokarzające. Okej? Okay, idź na wolność. Dobra, wiesz co, nie chcesz być wolny? Okej, spoko. Nie będę cię zmuszał. On chyba chce jednak wrócić do tego domu. To jest bardzo smutne. Proszę F w czacie. F na czacie. Zakończymy to w sposób bardzo ciekawy. Zakończymy to 066. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i że bardzo dużo osób wyjdzie po tym. Okej, okay. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Ja nie słyszę aż tak dobrze w tym momencie. W sumie praktycznie nic nie słyszę i muszę krzyczeć. Nie wiem, co się dzieje. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy tego streama. Tak. Było fajne. Było milutko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. So, ostatnie. Do zobaczenia. Myszojeleń.